Michał Gliński, witam i zapraszam na najnowsze wydanie aleksandrowskiego Flesza. A dziś powiemy o akcji oddawania krwi, która odbędzie się już w najbliższy piątek w godzinach 8-10 w SPZOZie przy ulicy Pabianickiej. Poruszymy temat nowych pomysłów na gminę Aleksandrów Łódzki. Mówię tutaj o pomysłach sportowych na rozwój infrastruktury właśnie na terenie naszej gminy i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. A na koniec przedstawimy Państwu nowego komendanta Komisariatu Policji w Aleksandrowie. Zaczynamy. A Flesza rozpoczynamy od informacji. Już w najbliższy piątek w godzinach 8-10 będzie można oddać krew w aleksandrowskim ZOZie przy ulicy Pabianickiej. Moim gościem jest pani Joanna Szymczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Warto oddawać krew? Warto oddawać krew. Przede wszystkim mamy tutaj same korzyści. Odbudowują się nasze komórki. Przede wszystkim mamy satysfakcję, że pomagamy drugiej osobie. Ta nasza pomoc jest bezinteresowna. W trakcie jednego oddania, czyli podczas jednej donacji, pobieramy 450 ml. Ale co warto podkreślić, możemy uratować aż 3 ludzkie istnienia. I do takiego oddania krwi należy się odpowiednio przygotować. No dobrze, ja tylko zapytam się jeszcze, bo podejrzewam statystyki, które promujecie. Co czwarta osoba będzie potrzebować krwi? Tak jest przynajmniej na plakacie i co 2 sekundy ktoś właśnie potrzebuje tej krwi. Wszystko prawda? Wszystko się zgadza? Dokładnie. Proszę powiedzieć, jak można oddać krew w piątek, czyli kto może właściwie oddać krew? Należy odpowiednio się, tak jak wcześniej powiedziałam, przygotować, czyli dzień wcześniej nawadniamy odpowiednio swój organizm, czyli spożywamy więcej soków, wodę mineralną. Oczywiście ograniczamy na dzień przed tłuste posiłki. W dniu oddania zgłaszamy się, oczywiście musimy być wyspani, wypoczęci i po lekkostrawnym posiłku. Co to znaczy lekkostrawny posiłek? Otóż chuda wędlinka, bułeczka, jakiś chudy twarożek, jak najbardziej wskazane. Chodzi o to, aby krwiodawca przyszedł po śniadaniu, tak? Czyli muszą być spełnione pewne normy, wymogi. Oczywiście osoba nie może być chora, nie może Potencjalny krwiodawca, który chce oddać krew, podzielić się cząstką swojego jakże cennego leku ratującego życie, muszą być przede wszystkim osobami zdrowymi. Co to znaczy? Nie przyjmują żadnych leków, choroby z układami krążenia, choroby układu oddechowego, moczowego, alkoholicy, bądź też nosiciele wirusa HIV. Są zdyskwalifikowani do oddawania krwi, ale mamy też grupę osób, które po, że tak powiem, zakończeniu okresu 6-miesięcznego mogą oddawać tą krew. Co to znaczy? Ta dyskwalifikacja obejmuje tutaj osoby poddające się zabiegom operacyjnym, kolczykowanie, okres ciąży czy karmienia piersią nakładają dyskwalifikację na 6 miesięcy. No, jakie są przywileje oddawania krwi? Wiadomo, że też można przejść pewien szereg badań. Tak. Przede wszystkim zanim ta krew trafi do potencjalnego pacjenta, dawcy, musi ona zostać odpowiednio przebadana przez pracownie laboratoryjne. Określana jest grupa krwi. Przede wszystkim są wykonywane badania w kierunku nosicielstwa HIV, zakażenia kiłą, a także nosicielstwa WZW typu B i typu C. No i można osłodzić życie, tak? Czyli tabliczki, czekolady, również. To taki dodatkowy element. Każdy krwiodawca po oddaniu krwi otrzymuje ekwiwalent kaloryczny, który jest przeliczony w trakcie ubytku energii, spadku. Zostało przeliczony właśnie na ekwiwalent kaloryczny. A jak to jest z tym dniem wolnym od pracy albo od szkoły? Oczywiście krwiodawcy przysługuje tutaj ustawowo dzień wolny od pracy. Jak często można oddawać krew? Krew, jeśli chodzi tutaj o kobiety, mogą oddawać 4 razy w ciągu roku, mężczyźni 6 razy w ciągu roku, uśredniając co 56 dni. No dobrze, to tak kończąc naszą rozmowę, może byśmy poznali 6 kroków, jak wygląda oddawanie krwi, ale to 6 kroków zobaczą nasi widzowie teraz. Ja pani bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz zachęcamy do tego, że warto oddawać krew.
Zachęcam Państwa do najbliższej wizyty w Aleksandrowie Łódzkim, do filii SPZOS mieszczącej się na ulicy Pabianińskiej, najbliższy piątek między 8 a 10. I tam również będzie można spotkać Panią? Personel medyczny, jak najbardziej. To dziękuję bardzo. My poznajmy teraz 6 kroków, jak wygląda oddawanie krwi. W 2013 roku oficjalnie został oddany do użytku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie imienia Włodzimierza Smolarka i dziś będziemy o nim rozmawiać, ponieważ śmiało można stwierdzić, że to jest serce sportowe Aleksandrowa Łódzkiego, a moim gościem jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Arkadiusz Cichecki. Dzień dobry, panie Dzień dyrektorze. Dzień dobry, witam. Można powiedzieć śmiało i uczciwie, że to miejsce tętni życiem. Tak, tak się akurat złożyło, że mamy konieczność raportowania frekwencji, jaka jest na naszym MOSiR-ze, a to z kolei wynika z pozyskanych środków unijnych. I wczoraj przyglądaliśmy się temu i z naszych szacunków wynika, że w przeciągu roku nasz MOSiR odwiedza ponad 120 tysięcy osób. To ogromna liczba, nie da się ukryć, ale też przede wszystkim to jest piękny obiekt składający się z boisk piłkarskich, z boisk wielofunkcyjnych typu do koszykówki. Czy można korzystać także z tenisa ziemnego, z siatkówki plażowej, jest ścieżka zdrowia. To był świetny pomysł, aby to wszystko wkomponować w jednym miejscu. Zgadza się. Ścieżka zdrowia się cieszy bardzo dużą popularnością. Bardzo mocno rośnie frekwencja, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Wydawałoby się, że te 3 boiska to już jest szczyt marzeń, ale skoro trenuje około 450 zawodników, czasami nam tego miejsca jeszcze brakuje. No ale po to jest ten ośrodek, żeby właśnie tętnił życiem po prostu. Oczywiście kolejne etapy modernizacji, można powiedzieć, bo powstała siłownia wielofunkcyjna, a także długo wyczekiwany plac zabaw. Tak, no plac zabaw był strzałem w dziesiątkę. Teraz jest taka możliwość, że rodziny, które przychodzą na mecz, nie każdy jest zainteresowany meczem, to druga połówka tak zwana może spędzać ten czas z dziećmi. My obserwujemy, że ten plac zabaw cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem i chcemy tam jeszcze rozbudować to w jakiś sposób, powiększyć tą ofertę. No oczywiście, no to zapytajmy właściwie, co jeszcze powstanie na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka, bo są różne pomysły i plany. To znaczy ja powiem, co my chcemy jeszcze zrobić we własnym zakresie. We własnym zakresie chcemy zrobić jeszcze boisko do Bambingtona. Chcemy rozbudować trochę siłownię, natomiast w tych planach już dalszych, bardziej ambitnych, jest zwiększenie obszaru MOSiR-u, bo działka, która przylega do nas, jest działką miejską. I chcemy postawić na obszar tak rekreacyjny. Ma być między innymi skatepark, ma być między innymi małpi gaj tak zwany i prawdopodobnie ścieżka spinaczkowa. I to wszystko dla wszystkich rodzin, aby miło i sympatycznie spędzali czas w Aleksandrowie. Ale w Aleksandrowie być może, a raczej na pewno zagości jedna z reprezentacji podczas mundialu, który odbędzie się w 2019 roku, między innymi w Łodzi, mundialu piłkarskiego do lat 20. Już była akredytacja UEFA, FIFA w Aleksandrowie. Tak, oczywiście jesteśmy po pierwszych wizytach, po pierwszych ustaleniach, niemniej jednak są bardzo rygorystyczne wymagania. Ja mam wrażenie, że my te wymagania spełnimy i na pewno któraś z reprezentacji będzie u nas trenować.
przy czym jeszcze no, zasili mocno miejską kasę, bo nie są to małe pieniądze. Będziemy musieli mieć moc praktycznie przez miesiąc czasu do dyspozycji, że w każdej chwili może przyjechać taka drużyna i sobie zrobić ten trening. Niemniej jednak jest to fajna sprawa, bo wiadomo U20 to są już praktycznie reprezentacji krajów danego. To są ludzie, którzy są na przedsionku wejścia do wielkiej kariery. I na pewno ktoś z tej grupy piłkarzy, która będzie trenować, będzie grał w reprezentacji polskiej, reprezentacji seniorskiej swojego klubu. Z pewnością. Swojego państwa. Z pewnością. No dobrze, to teraz przejdźmy do biegu, bo jest Pan wielkim pasjonatem biegania, bo w niedzielę odbył się maraton warszawski, 41. edycja. Jak poszło? No tak, no szczerze mówiąc, do tej pory bawiłem się w triatlon, zrealizowałem jakieś swoje podstawowe cele, ale jednak brak tej adrenaliny i chęć właśnie takiego uczestnictwa w tym życiu sportowym sprawiła, że biegam. No, biegłem w maratonie i przyznam, że no, jak na swój wiek wynik 3:17 jest naprawdę przyzwoity. Jest satysfakcja i radość, że można jeszcze rywalizować z osobami o wiele młodszymi, bo na 8 tysięcy ponad osób byłem chyba 500 któryś w Open, czyli no nie jest źle, jest ta kondycja. Szczerze mówiąc, chciałbym też zainspirować innych swoją postawą, bo skoro młodzi obserwują, że człowiek w wieku 58 lat może, sami chętnie uczestniczą w takich imprezach. Stąd też mój pomysł na przyszły rok, żeby zorganizować bardzo dużą grupę z Aleksandrowa. Chciałbym, żeby to było minimum 20-30 osób i wspólnie zaliczyć taki maraton, a poprzedzić to wspólnymi treningami, spotkaniami, jakimiś poradami. No i żeby w ten sposób promować i miasto, i promować zdrowy styl życia. Ale z tego co wiem, to na co dzień duża grupa biegowa trenuje tutaj w Aleksandrowie i między innymi na Mosirze. Tak, jest przede wszystkim towarzystwo AGB, Aleksandrowskie Towarzystwo Biegowe Torfy. No mam tam wielu przyjaciół i razem czasami trenujemy, czasami jeździmy na wspólne zawody. Zresztą też sporo uczestników tej grupy brało udział w tym maratonie warszawskim. To teraz przejdźmy do biegu charytatywnego, który odbył się w ostatnią sobotę w Aleksandrowie i organizatorem była pani Renata Mrozińska, pedagog szkoły podstawowej nr 3, także wspierana przez gminę Aleksandrów Łódzki i przez aleksandrowski MOSiR. Tam były zbierane pieniążki dla 9-letniej Lenki, która potrzebuje rehabilitacji. Tak, towarzystwo biegowe charakteryzuje się tym, że bardzo chętnie uczestniczy w takich imprezach. I w zasadzie większość biegów, które są organizowane w Aleksandrowie, mają jakieś przesłanie. Niedługo będzie bieg w obronie praw dziecka. Impreza, którą ja organizuję, bieg bez napinki, też zawsze ma jakiś wątek charytatywny. Czyli no, fajnie jest pogodzić pasję z jednoczesnym pomaganiem dla innych. To teraz przenieśmy się na bieg, który odbył się w sobotę, a tam była Agata Kowalska. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bieg główny 10 kilometrów. Nie trwa 52, tylko naprawdę trwa. Ja do tej pory sobie z tym nie radzę. Wow! Na koniec aleksandrowskiego flesza nasz gość, komisarz Krzysztof Kluska, nowy komendant komisariatu w Aleksandrowie Łódzkim. Dzień dobry. Witam pana serdecznie, witam mieszkańców gminy Aleksandrów i miasta Aleksandrów Łódzki. Od 16 września w Aleksandrowie zastąpił pana Rafała Mirysa. Aleksandrów Łódzki znany panu? Tak, ponieważ moja służba w policji zaczęła się 20 lutego 2001 roku i od razu była związana z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu. Szybko, że tak powiem, zacząłem pracować w pionie kryminalnym, w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Tam, można powiedzieć, spędziłem swoje 15 lat służby. To doświadczenie skutkowało tym, że zostałem awansowany po tym okresie na zastępcę naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Stamtąd po tym okresie półtorarocznej
służby. Zostałem powołany przez komendanta powiatowego na stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Głownie. I w chwili obecnej od dnia 16 września tego roku komendant powiatowy Policji w Zgierzu, młodszy inspektor Paweł Głuszczyk, powierzył mi obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim. Już wstępnie mógł Pan się zapoznać z personelem pracującym w Aleksandrowie. I tutaj też warto zaznaczyć, że ta współpraca między gminą a komisariatem też układa się doskonale, bo w ostatnim czasie radni podjęli uchwałę i dofinansowano pieniążki na nowe radiowozy. Myślę, że tutaj będzie w Aleksandrowie dobrze się Panu pracować. Czy wie Pan, no ja myślę, że jak najbardziej ta pomoc ze strony władz tego miasta jest potrzebna i bardzo dziękujemy za tą pomoc, która została w tej chwili już okazana i przekazana dla Komisariatu Policji w Aleksandrowie. A skąd wzięła się u Pana pasja właśnie do tego zawodu? Czy to można nazwać pasją? Wie Pan co, no, jeżeli się nie jest pasjonatem, to myślę, że człowiek jako funkcjonariusz publiczny nie sprawdzi się. Nie sprawdzi się, nie ma takiej możliwości. Czyli, a skąd się wzięła ta pasja? No trudno mi powiedzieć tak naprawdę. No urodziło się. Urodziło się kiedyś, postanowiłem wstąpić do służb mundurowych i tak jest i trwam dalej. Wstępnie jakie ma Pan plany na pracę w Aleksandrowie Łódzkim? Jeszcze może za wcześnie, aby rozmawiać i coś skonkretyzować, ale już tam gdzieś tam w głowie jakieś pomysły może nowe urodziły się. Przenosząc doświadczenie z innych miast. Powiem tak, pewne pomysły są na usprawnienie funkcjonowania komisariatu i współpracy ze społeczeństwem przede wszystkim. Ale kiedy i jak one będą zostaną wdrożone, tego trudno mi powiedzieć w tej chwili. Myślę, że ta współpraca będzie na odpowiednim poziomie i będziemy szli w dobrym kierunku. Ja oczywiście w każdym momencie, w każdym razie stawiam na poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców i to jest priorytet działania funkcjonariuszy policji w komisariacie i mój priorytet. Zwłaszcza w tych takich zdarzeniach, czy przestępstwach, czy wykroczeniach bardzo uciążliwych dla podstawowego obywatela, tak? Dla obywatela, czyli tych takich uszkodzeń mienia, kradzieży z włamaniem, tych takich podstawowych przestępstw. Mhm. Jak działać? Więcej patroli policji? Myślę, że tak i większy kontakt też będę starał się wdrożyć samych funkcjonariuszy pionu tak zwanego prewencyjnego, czyli tych dzielnicowych, na kontakt bliższy ze społeczeństwem. No bo gdy taki kontakt jest, no myślę, że ta współpraca i bezpieczeństwo będzie lepiej zapewnione. No dobrze, to ja bardzo dziękuję Panu za rozmowę i oczywiście życzymy powodzenia w Aleksandrowie Łódzkim i życzymy miłej pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu. A my już kończymy aleksandrowskiego flesza. Do miłego zobaczenia.